Otyłość to czynnik, który czterokrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Otyłość w okresie dorastania nawet kilkakrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór trzustki w przyszłości, wyjaśnili naukowcy z Izraela. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Cancer. Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną ponad miliona pacjentów w wieku od 16 do 19 lat. W pracy uwzględniono wyniki badań lekarskich w latach 1967 do 2002. Następnie skorelowano te zapisy medyczne z przypadkami zachorowań na raka trzustki w okresie do końca 2012 roku. Okazało się, że otyłość w wieku dorastania zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór wśród mężczyzn i kobiet. Ponadto mężczyźni z nadwagą mogą zachorować na raka trzustki. W tym przypadku ryzyko wzrasta nawet do ponad 40%. Mężczyźni i kobiety cierpiący na nadwagę lub otyłość w wieku dojrzewania znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka trzustki w przyszłości, twierdzą naukowcy.